Dzień dobry Państwu. Mam pełną świadomość, jak trudno jest przełamać siłę grawitacji wczorajszego wieczora. Niemniej jednak otwieram naszą dzisiejszą konferencję. Cieszę się z tak licznej obecności tak wielu znakomitych osób, zwłaszcza gości, którzy przyjechali do nas, do Krakowa, do Polski z 20 kilku krajów. Pozwólcie Państwo, że nie personalizując mojego powitania, odczytam tylko listę krajów, które są dzisiaj na naszej sali pięknie reprezentowane na konferencji Kraków i Świat. W alfabetycznym porządku polskiego alfabetu to Austria, Belgia, Czechy, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Stany Zjednoczone Ameryki, Węgry, Wielka Brytania i Włochy, czyli Italia. Proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco i powtórzę to, co pani dyrektor Agata Wąsowska-Pawlik wczoraj wieczór tak mocno i jasno wyakcentowała. Pomysł na konferencję Kraków i Świat jest próbą też metafory naszych 25 lat tu przy krakowskim rynku. Próbą nie tylko podsumowania, ale próbą też zwrócenia się ku przyszłości, a przede wszystkim podkreślenia, że centrum, którego misja jest uniwersalna, podkreśla to przecież nasze logo, powstało tu nie przypadkiem w Krakowie i pracujemy w kontakcie ze światem z Krakowa poprzez Kraków i dla Krakowa. Chcielibyśmy również tą konferencję ofiarować Krakowowi. Ofiarować ją w tym sensie, że liczymy bardzo na to, że te dwa dni żywych debat, dyskusji, w których bierze udział tak wielu naszych przyjaciół z różnych zakątków świata, da miastu, jak dzisiaj mówią moi studenci, feedback. Da miastu również okazję do przejrzenia się w lustrze i do wyciągania wniosków na dobre i na złe. Chcę też przypomnieć, że my w ciągu 25 lat istnienia centrum zorganizowaliśmy ponad 100 tego typu konferencji. Wiele z nich było poświęconych miastu, bo w naszej rozmowie ze światem, w naszej misji odkrywania tego wszystkiego, co łączy się z magicznym słowem dziedzictwo kulturowe, a więc z wykorzystaniem przeszłości dla współczesnych i przyszłych celów, miasto jako suma cywilizacji, miasto takie choćby jak Kraków, było zawsze niezwykle istotnym punktem wszystkich naszych programów, badań, konferencji, programów edukacyjnych, wystaw. Ale nie chciałbym na początek tej konferencji zanudzać Państwa tym wszystkim, czemu był poświęcony wczorajszy wieczór. Chciałbym ucieszyć się, że dzisiaj ta rozmowa o Krakowie to rozmowa, do której zaprosiliśmy nie tylko gości z tak wielu krajów, ale co istotne, przedstawicieli bardzo różnych dyscyplin, bo miasto ewokuje w sposób oczywisty potrzebę tego, co nazywamy w języku polskim pojęciem czy podejściem międzydyscyplinarnym, historyków, kulturoznawców, literaturoznawców, menedżerów kultury, urbanistów, urbanologów, ekonomistów. I ta debata nad fenomenem miasta i naturą zmiany, jaką Kraków w ciągu 25 lat będzie celem tego maratonu dwudniowego. Chciałbym też podkreślić, że ta konferencja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie. Przede wszystkim nie tylko patronat honorowy prezydenta Jacka Majchrowskiego, ale przede wszystkim wsparcie gminy miejskiej Kraków i wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naszych patronów. A partnerami w tym projekcie są zarówno Krakowskie Biuro Festiwalowe, jak i nasi stali partnerzy, krakowski kredens,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Bielenda. Proszę Państwa, nim rozpoczniemy pierwszy panel, nim za chwilę przedstawię znakomitych panelistów, którzy na dzień dobry i na początek pochylą się nad wyjściowym pytaniem, pytaniem o Kraków w Europie Środka, pytaniem o Europę Środka. Pozwólcie Państwo, że jeszcze przez 3-4 minuty będę robił to, co się nazywa Keep Talking, tytułem takiego może ideologicznego, jeżeli można nadużyć tego słowa, wprowadzenia. Bo dzisiaj pytanie o funkcje metropolitalne zadane tu przy Rynku Głównym w Krakowie to przede wszystkim pytanie o miejsce Krakowa, jak mówimy mądrze, w sieci osadniczej Europy, na mapie Europy. Pytanie o jego relacje ze światem i pytanie o naturę zmiany, którą tak łatwo dostrzec, której nie można nie dostrzec, spacerując po Rynku Głównym. Ale też pytanie o konkurencyjność takich miast jak Kraków. Wielkie miasta wyróżniają się dzisiaj dwiema cechami. Tolerowaniem obcych i brakiem tolerancji dla przeciętności. Ale co ciekawe, tylko niektóre z wielkich miast potrafią być inkubatorami nowych wartości intelektualnych. Poziom kreatywności miasta zależy od splotu bardzo wielu czynników i nie ukrywajmy, przede wszystkim czynników politycznych i ekonomicznych. Kumulacja takich funkcji jak funkcje kulturowe, edukacyjne, badawcze, informacyjne, a więc to, co jest misją naszego centrum, to przede wszystkim możliwość wywołania efektu synergii i właśnie warunek konieczny dla wyzwolenia kreatywności i innowacyjności. I osobiście w tym upatruję fundament budowania nowej wizji Krakowa. Bo Kraków nie jest i nie będzie globalną metropolią, ale może być miastem kreatywnym. Fernand Braudel powiedział kiedyś, że miasta są jak transformatory elektryczne, zwiększają napięcie. I przyszłość Krakowa to zarówno pytanie o miejsce Krakowa w Polsce, ale to pytanie o miejsce Krakowa w Europie, a zwłaszcza w Europie Środkowej, bo zwłaszcza będąc w Warszawie, lubię podkreślać, że Kraków to okno Polski na południe. O pojęciu Europy Środkowej rozmawialiśmy w tej sali wielokrotnie. Ono przeżywało w XX wieku swoje wzloty i upadki. Wrócę za chwilkę do tej kwestii, bo zwłaszcza w latach 70. i 80. po obu stronach ówczesnej żelaznej kurtyny Georgi Konrad, Milan Kundera, Václav Havel, Czesław Miłosz, ale również Erhard Buzek w Wiedniu czy Karl Schlegel w Berlinie wykorzystywali odrębność kulturową Słowaków, Czechów, Węgrów, Polaków dla zamanifestowania zasadniczych różnic pomiędzy sowiecką rzeczywistością a tradycyjnymi wartościami europejskimi. I nie ulega wątpliwości, że ta szczególna tożsamość Europy Środkowej, ona wynika, co jest banałem, choćby dzisiaj to powiedzieć, ze szczególnego doświadczenia historycznego. Przesądza o tym i chciałem na to zwrócić uwagę, wprowadzając już powoli do naszego panelu, lekcja wieku XX. Długie trwanie feudalizmu, spóźnione procesy narodotwórcze, formowanie się nowych państw narodowych dopiero po I wojnie światowej, rewolucja bolszewicka w Rosji, Holokaust, skala zniszczeń i grabieży dóbr kultury w czasie II wojny światowej, powojenne zmiany granic i czystki etniczne na wielką skalę, a w końcu
trwająca prawie pół wieku lekcja komunizmu oraz procesy transformacyjne po roku 1989. To wszystko nie może być ignorowane w tej złożonej analizie specyfiki naszego położenia w Europie, w sercu Europy. Te i inne zjawiska istotnie determinują i determinowały naszą tożsamość i naszą rzeczywistość. I trzeba jeszcze raz podkreślić, że w odróżnieniu od Zachodu, w Europie Środkowej granice polityczne zmieniały się w XX wieku znacznie szybciej niż granice kulturowe. To jest, można powiedzieć, leitmotiv misji naszego centrum od 25 lat. Próba odpowiedzi na to klasyczne w Europie Środkowej pytanie, dlaczego twój przyjaciel jest moim wrogiem? Proszę Państwa, dzisiaj na sali mamy samych przyjaciół i przechodząc do panelu, który mam zaszczyt poprowadzić, chciałbym z największą przyjemnością powitać znakomitych panelistów i pozwólcie Państwo, że w porządku alfabetycznym krótko ich przedstawię, choć w tej sali przedstawiać ich w zasadzie nie trzeba i nie należy. To nasi wypróbowani przyjaciele, którzy wielokrotnie brali udział w tego typu spotkaniach. Pan profesor Shlomo Avineri przyleciał do nas z Jerozolimy. Jest profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a przede wszystkim jednym z najwybitniejszych izraelskich intelektualistów z wykształcenia politologiem i ekonomistą, który wykładał na bardzo wielu uniwersytetach na różnych kontynentach i tu uniwersytetach w rodzaju Yale czy Oxfordu. Jest laureatem Nagrody Izraela, więc najważniejszego odznaczenia państwowego Izraela. W rządzie Goldy Meir pełnił ważne funkcje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale przede wszystkim jest autorem bardzo licznych, ważnych książek, bardzo ważnych publikacji z dziedziny filozofii, politologii, wielkim znawcą Hegla i Marksa, a także badaczem sionizmu, książek, które są tłumaczone na bardzo wiele języków. Mam nadzieję, że Shlomo się nie obrazi, jak powiem, że przyleciał do nas z Jerozolimy, ale jego rodzinnym domem jest Bielsko, choć jak sam mówi, Bielsko-Biała i bardzo sobie zawsze cenimy to, że jest tak często i w Krakowie, i w Bielsku, w rodzinnym Bielsku. Doktor Emil Briggs, ambasador Emil Briggs, który nadleciał do nas z Moskwy, gdzie aktualnie pełni funkcję ambasadora Austrii w Federacji Rosyjskiej, to osoba, której w Krakowie zwłaszcza nie należy przedstawiać, ale jednak historyk z wykształcenia, Wiedeńczyk, absolwent Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie zdobył doktorat, ale tu w Krakowie charyzmatyczny konsul, który w roku 1990 z niczego, jeżeli można tak powiedzieć, stworzył pierwszy od Anschlussu Austrii ważny ośrodek austriackiej obecności. A ta austriacka obecność jest dobrze przez nas pamiętana, zwłaszcza w wymiarze kulturowym. Emil Briggs był również wśród licznych funkcji dyplomatycznych pełnionych i w Wiedniu, i w innych miejscach Europy, ambasadorem Austrii w Londynie. Jest wiceprezydentem zaprzyjaźnionego z nami od lat Instytut für den Donauraum und Mitteleuropa w Wiedniu.
jest doktorem honoris causa uniwersytetów w Cluj i Drohobyczu, ale przede wszystkim jest środkowoeuropejczykiem i autorem bardzo wielu ważnych książek, publikacji na ten temat. Profesor Mykoła Riabczuk nadleciał dzisiaj do nas z Kijowa przez Nowy Jork. Jest jednym z najbardziej zglobalizowanych ukraińskich intelektualistów. Jest przedstawicielem dzisiaj tutaj na tej konferencji formalnie Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Jest związany oczywiście z Akademią Mohylańską. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, ale przede wszystkim, nawiązując do wczorajszego wernisażu wystawy Maxa Ernsta, jest wolnym ptakiem. Wolnym ptakiem i ważnym głosem Ukrainy w świecie. Jest prezesem ukraińskiego PEN-klubu, członkiem redakcji bardzo wielu ważnych ukraińskich i nieukraińskich czasopism, ale przede wszystkim czytamy z wypiekami każdą jego książkę, która ukazuje się na rynku. Wiele z nich ukazało się w języku polskim, takie książki jak Od Małorosji do Ukrainy, Dwie Ukrainy, Ogród Metternicha, Syndrom postkolonialny. Mykoła, wybacz, nie będę dłużej czytał tego wszystkiego, co można o tobie bez końca opowiadać. Bardzo się cieszę, że profesor Riabczuk jest z nami. Ale cieszę się równie, że jest z nami pani profesor Szymona Szkrabec, która choć jak rozumiem język słoweński jest jej językiem ojczystym, a Lublana macierzystą metropolią, nadleciała do nas z Barcelony, bo tam od lat prowadzi działalność na Uniwersytecie Autonomicznym. Ukończyła filologię germańską i komparatystykę literacką w Lublanie. Jest, można powiedzieć, najwybitniejszą pośredniczką między literaturą słoweńską i katalońską, jeżeli chodzi o przekłady i informacje, ale też jest autorką wielu bardzo ważnych książek. Powiem z dumą, że nie tak dawno wydaliśmy książkę Szymony Szkrabec w języku polskim, to debiut książkowy, jak rozumiem. Geografia wyobrażona, koncepcja Europy Środkowej w XX wieku. Szymona jest ważną personą w PEN International. Jest na polskie, powiem, prezydentką od tego wszystkiego, co łączy się z przekładami i prawami językowymi, jeżeli mogę tak przetłumaczyć nazwę komitetu, który jest, jak rozumiem, Committee for Translations and Linguistic Right. I wreszcie New York City. Larry Wolf, którego może Państwo pamiętacie sprzed roku z finisarzu naszej wystawy galicyjskiej, nadleciał do nas z Ameryki, gdzie czy skąd ma niezwykłą perspektywę na nas, na Europę Środkową. Jest profesorem NYU, New York University. Jest historykiem, który specjalizuje się zwłaszcza w historii intelektualnej i kulturalnej Europy Wschodniej. Interesuje go zwłaszcza problematyka wzajemnych stosunków wschodu i zachodu Europy, takich relacji, takich delikatnych relacji jak Watykan-Polska, Wenecja-Słowianie, czy też Wiedeń-Galicja. Jest autorem licznych, ważnych książek, niestety nieprzetłumaczonych jeszcze na język polski. Ja zwłaszcza sobie cenię tą klasyczną już dzisiaj książkę Inventing Eastern Europe, The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. To dla nas niezwykle ważna książka, nie wspominając
tej ostatniej, The Idea of Galicia, History and Fantasy in Habsburg Political Culture. Proszę Państwa, mamy więc przed sobą półtorej godziny na ucztę intelektualną poświęconą właśnie fenomenowi Europy Środkowej. Dziś rano zdałem sobie sprawę, że wszyscy moi znakomici paneliści posługują się również w kontakcie między sobą językiem angielskim. W związku z tym, jeśli można, spróbuję moim łamanym angielskim poprowadzić tą. Chciałbym zacząć tę debatę od okazania Państwu książki. Książki, której dwóch autorów mamy na sali. Ta książka nazywała się i nazywa Projekt Mitteleuropa. Dzisiaj być może taki tytuł nie robi na nas wrażenia. Ale wówczas dwaj Austriaccy politycy, dwaj Wiedeńczycy, Erhard Busek, wybitny austriacki polityk, jeden z liderów EVP i młody, obiecujący, dobrze zapowiadający się intelektualista, Emil Brix. W 1986 roku zamarzyli. Chciałbym więc zacząć od pytania, które kieruję do pana ambasadora Emila Brixa. Emil, Emil, could you kindly try to respond? Odpowiedzieć. How could you? Jak byłbyś w stanie opisać fenomen Europy Środka z twojej perspektywy, w podwójnym sensie, twojej perspektywy ambasadora Austrii, który przybywa teraz z Moskwy w roku 2016 oraz perspektywy doktora Emila Brixa, który napisał tę książkę w Wiedniu wiele lat temu w okresie zimnej wojny. Zapraszam. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Chciałbym udzielić prostej odpowiedzi na to bardzo wielkie pytanie. Dla nas trudną rzeczą, dla nas środkowych Europejczyków, jest to, że zawsze przedstawienia i powitania zajmują nam tak dużo czasu. Jacek mówił już ponad pół godziny. A więc, żebyśmy byli łatwiej zrozumiali, nawet przez naszych bliskich przyjaciół, zajmuje nam więcej czasu niż innym częściom świata. I to bardzo ważne jest, ponieważ to jest właśnie istotą Europy Środkowej. Tak, ale wiemy, że cechy Krakowa pochodzą z Wiednia. Tak, tak, myślę, że to też jest istotne. Ale przechodząc teraz do czegoś bardziej poważnego, myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, co Jacek powiedział na początku, a mianowicie, że tożsamość kulturowa jest znacznie bardziej stabilna w Europie Środkowej niż granice polityczne i tożsamość polityczna. I jest to coś, co zostało udowodnione chociażby przez ostatnich 30 lat, od czasu, kiedy dr Buszek i ja napisaliśmy tę książkę, twierdząc, że to, co jest Europą Środkową, może stanowić też projekt polityczny, a więc w tamtej rzeczywistości politycznej, którą doświadczaliśmy również w Austrii 30 lat temu. I myślę, że ten aspekt kulturalny nie został, nie utracił swojej wagi, ale powinniśmy powiedzieć, że tam, gdzie są czynione polityczne próby zmiany sytuacji, a wiemy, że to się udało pod koniec, podczas obalania żelaznej kurtyny, wydawało się jasne, że nie jest to wiarygodne
wygodne, polityczne, żeby szukać sedna Europy Środkowej, sedna cywilizacji europejskiej. A więc to jest przyczyna, dla której coraz częściej mówimy o Europie Środka, wracając do jej korzeni kulturowej. Myślę, że to słuszne. Wszelkie próby, aby mówić o współpracy politycznej pomiędzy Polską i Węgrami, Słowacją, Czechami, to może być albo środek Europy w Unii Europejskiej. On tak naprawdę nie działa. To po pierwsze. Po drugie, i o tym już ja mówię z punktu widzenia mnie jako ambasadora w Moskwie, mamy odrodzenie zainteresowania ideologią. Jest to coś, co wiąże się też z konsekwencjami końca zimnej wojny. A więc z tego, to co się stało później, nie do końca wiązało się z kulturalnymi pomysłami Europy Środkowej. Dosyć trudno jest o tym mówić. I ten powrót ideologii oznacza rosnące zainteresowanie etnicznością, religią, powrót zainteresowania historią, również poszukiwania tożsamości historycznej oraz geografią. I to ma do czynienia z Europą Środkową. I doświadczenie Europy Środkowej może pomóc nam w zrozumieniu tego, jak się zajmować tą kwestią geopolityczną. I myślę, że powinniśmy tutaj skupić się w swoich badaniach, jeśli patrzymy z perspektywy badaczy, co Europa Środkowa mówi nam o jakości granic, o ich znaczeniu i w jaki sposób ważna jest współpraca kulturalna. Co to znaczy, jeśli powiemy, że Europa Środkowa jest zjawiskiem akceptowania pluralności, pluralizmu, który pozwala na jego kreatywność. I teraz zastanawiamy się, czy to ma sens w nowej sytuacji ideologicznej, w nowej wojnie, zimnej wojnie, która powoli powstaje między Wschodem i Zachodem. Nie jestem oczywiście tutaj pesymistą, jeśli chodzi o siłę naszych idei, ale chcę powiedzieć, że mamy znowu pewną polaryzację między Wschodem i Zachodem, której doświadczamy w Moskwie. Nawet jeśli Wiedeń i Kraków staną obok siebie, nie wiem, czy będziemy w stanie zmienić sytuację geopolityczną na taką, która będzie dla nas bardziej korzystna. A więc chcę powiedzieć, że Europa Środka jest również miejscem, gdzie mieszkają Europejczycy. I tak naprawdę my, środkowo Europejczycy, nie mieszkamy w Europie Środkowej. I myślę, że to jest dobry znak. Bardzo dziękuję. Czy to oznacza, że powinniśmy spodziewać się drugiej edycji przeglądniętej i dostosowanej do nowej politycznej rzeczywistości? No byłaby taka pokusa, ale nie wiem, czy nadal wtedy byłbym austriackim ambasadorem w Rosji, w Moskwie. Tak, no to jest typowa odpowiedź udzielona przez austriackiego dyplomatę. To zawsze tak wygląda, proszę Państwa. Bardzo dziękuję. To samo pytanie chciałbym zadać Simonie Skrabelt. I w moich notatkach, gdy zanotowałem sobie, że jeśli chodzi o Lublianę, to zawsze przyznaję, jestem zazdrosny. Zazdrosny tego, w jaki sposób Słoweńcom udało się wyjść z komunizmu, jakie lekcje wyciągnęli też z okresu komunizmu. Wczoraj podkreślaliśmy wielokrotnie znaczenie tej konwencji, która się odbyła w Krakowie w 1991 roku. During those 10 long days, the Yugoslav
I pamiętam, że wtedy jugosłowiańska delegacja zniknęła. Decided to be seated at the opposite side of the conference room in Krakow. Europejczycy siedzieli po różnych stronach stołu podczas tej konferencji w Krakowie. The respected Yugoslav delegation. Sorry to provoke you. Nie chcę oczywiście prowokować tym pytaniem. Mam nadzieję, że tak naprawdę to pytanie pomoże Pani w odpowiedzi. Przyznaję, to jest prowokacyjne pytanie i nie wiem, czy już na początku chciałabym się w nie wgryzać. Chciałabym najpierw wrócić do pierwszego pytania, a więc tego, co oznacza dla mnie Europa Środkowa, a dopiero później odpowiem na te, powiedzmy, prowokacje. Moje badania w ramach doktoratu dotyczyły tego, czym jest Europa Środkowa. I oczywiście łatwo zrozumieć, na czym polegał mój problem, ponieważ tak naprawdę w ramach badań staram się wyjaśnić, czym jest dane zjawisko. Więc ja starałam się dotrzeć do korzeni, a także tego, jak rozwijała się Europa Środkowa. No a to tak jak, proszę Państwa, w wypadku samochodowym. Trudno myśleć o Europie Środkowym jak o jakiejś jednej tożsamości. Jak Emil Briggs powiedział, to może być przecież projekt polityczny. I trudno nam sobie oczywiście zidentyfikować nas samych w ramach jakby tego wszystkiego, co Europa Środkowa utożsamia. Jest to tak gigantyczne terytorium, tak różnorodne, że musimy tutaj zastosować różną metodologię. Zawsze myślę o tym, że Europa Środkowa to dobry przykład, który pozwala nam odpowiedzieć tego, jak buduje się różne koncepcje, kto tworzy definicję takiej koncepcji oraz kto daje legitymizację do tego, by powiedzieć, że Europa Środkowa była taka w przeszłości, taka jest teraz i jeszcze inna będzie w przyszłości. Ci, którzy zajmują się literaturą, z kolei nie mówią o ideologii czy o polityce. Ja często zastanawiam się nad tym, kogo tutaj nie usłyszymy, czyj głos jest za słaby, żeby włączyć się w tę historię. I dzięki temu właśnie literatura oraz kultura mogą przyczynić się do tego, żebyśmy usłyszeli te głosy, których nie słyszymy na samym początku w ramach mapy Europy Środkowej. Zazwyczaj ten podział biegnie między Niemcami a Słowianami. Jednak ten antagonizm jest bardzo słaby, ponieważ jeszcze inne ważne grupy tutaj żyją, więc na samym początku trzeba ustanowić metodologię i my często myślimy o Europie Środkowej jako o dwóch kolumnach, które występują równolegle, a więc jedna to jest nasza historia, korzenie, tożsamość, tutaj wszystko układa się chronologicznie, a ta druga kolumna to geografia. Geografia oznacza wszystko, co zawiera się w jakiejś przestrzeni i na przykład w Serbii mówi się, że tak naprawdę najtrudniejsze rzecz w życiu to nauczyć się języka swojego sąsiada. Ja także uważam, że najtrudniej nauczyć się i zrozumieć historię sąsiada. I to wszystko wiąże się z geografią, a więc ta umiejętność dostrzegania rzeczy, które dzieją się równolegle. To jest problem w zdefiniowaniu, czym jest Europa Środkowa, ponieważ trzeba tak naprawdę działać tutaj w ramach dwóch różnych metodologii zbudowanych na zupełnie innych podstawach. Jedna jest, jak już powiedziałam, chronologiczna, a druga przygląda się temu, co się wydarzyło w całej tej przestrzeni. Więc to by była moja pierwsza odpowiedź. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za podkreślenie tej perspektywy z Lubliany. I może nie konfrontacji, ale tej synergii między światem słowiańskim a światem germańskim. Bo musimy przyznać, że mamy też tutaj dzisiaj bardzo silną reprezentację z Węgier i nie możemy zapominać, że Europa Środkowa
Slavs and Germans. To nie tylko Słowianie i Niemcy. But what is we are oczywiście, enriched. Tak jest. It is why this invention of Viennese diplomacy, viribus unitis, was so helpful to survive. Dobrze, a dlaczego w takim razie pomogła nam niejako przetrwać dyplomacja austriacka? You do come from Manhattan. Larry, pochodzisz z Manhattanu, Manhattan area, which z obszaru Manhattanu, który symbolizuje bardzo inną cywilizację. Quite surprising if we, Central to, co jednak jest zaskakujące, to to, że jeśli my, Manhattan, Europejczycy Brooklyn, środkowi, odwiedzamy Manhattan czy Brooklyn, to czasami czujemy się w domu. I just mentioned opening this very venue that what is important for the center it is wczoraj podkreślałem, że to, co jest ważne dla naszego centrum, to zrozumienie urbanizacji, miast, cywilizacji. How is your czy mógłbyś understanding opowiedzieć of the nam, jak ty rozumiesz specyfikę naszego kulturraum, naszej przestrzeni kulturowej w Europie, symbolizowanej przez duże miasta w Europie Środkowej? Co sprawia, że są one inne niż pozostałe miasta na świecie, o ile są? Zacząłbym od powiedzenia, że mamy tak naprawdę dwie idee Europy Środkowej i te idee na siebie się nakładają. Oznaczają też inne rzeczy dla miast. Pierwsza idea, o której już tutaj mówiliśmy, to idea Europy Środkowej jako spuścizny Imperium Habsburskiego. I jeśli przyjrzymy się miastom, to możemy oczywiście dostrzec w nich secesję, modernizm, Jugendstil. Widzimy to w miastach post-habsburskich, jest to też taka kultura kawiarenek, kawiarni, które możemy w tych post-habsburskich miastach dostrzec. Być może są to też wspólne prawa narodowe. Więc w tym względzie zgodziłbym się z tobą, że podczas gdy możemy znaleźć to i w Wiedniu, i w Lublianie, i w Lwowie, to aspekty habsburskiej spuścizny możemy także znaleźć na Manhattanie, a także w Jerozolimie, ponieważ ta spuścizna poprzez emigrację powędrowała bardzo daleko w XX wieku. Ja urodziłem się w latach 50., a więc właściwie całkiem niedawno, 40 lat po tym, jak upadło Imperium Habsburskie. No ale można powiedzieć, że minęło już 100 lat. A więc jest to spuścizna, która osłabła przez te 100 lat. I to, co nas uderza i to, o czym chyba wszyscy z nas tutaj pomyśleli, to to, co, jak można w sposób znaczący myśleć o spuściźnie, która jest tak wiekowa. Więc być może powinniśmy tutaj pomyśleć o innej spuściźnie, gdy myślimy o naszej relacji z Europą Środkową. I to nie jest ta spuścizna post-habsburska, ale komunistyczna, ponieważ to jest także coś, co łączy te postkomunistyczne miasta ze sobą. Przecież Europa Środkowa to Europa postkomunistyczna. Musimy tutaj myśleć o publicznym życiu w miastach, o demokracji, o przestrzeni publicznej. Musimy starać się zrozumieć relacje między gospodarką liberalną a usługami społecznymi. To są zupełnie inne kwestie, jeśli chodzi o miasta w Europie.
I bardzo często o tej spuściźnie habsburskiej myślimy z nostalgią, ale jednak o naszej spuściźnie komunistycznej nie myślimy z nostalgią, ale raczej o serii problemów i o przeszłości, od której chcieliśmy uciec, a nie o przeszłości, do której chcielibyśmy uciec, tak jak w przypadku Habsburgów. To, co łączy te dwa sposoby myślenia o Europie Środkowej, to ten bardzo znany esej, do którego już profesor Burkla się odniósł, to esej Kundery o tragedii Europy Środkowej, Oksidą Kidnappé z lat 80. Pamiętam, kiedy ten esej został wydany, najpierw w Paryżu, później w Nowym Jorku, i jak uderzający i niesamowity się wydawał to, jak wziął tę spuściznę habsburską, spoglądając na nią z perspektywy politycznej, mówiąc o Europie Środkowej, która nie jest Rosją. Oczywiście w okresie antykomunistycznym, który był tak bardzo silny w latach 80. pokazywał, jak jakby te idee przekuć na coś nowego, jak dać nowe wcielenie. I pamiętam, że czytałem w młodości ten znany esej Kundery. I teraz, gdy myślę o Krakowie i jego związku z miastami środkowoeuropejskimi, to przyznam, że byłem troszkę zszokowany, bo zapomniałem, że tak naprawdę Kundera nie wspomina o Krakowie w swoim eseju. Byłem przekonany, że Kraków się tam pojawia, ale nie. Bo okazuje się, że Warszawa to jest to środkowoeuropejskie miasto, na którym Kundera się skupia. Mówi także o Gombrowiczu, Witkiewiczu i Brunonie Szulcu. Wyspiański wydaje się być nieznany Kunderze w czasie, gdy czytał, gdy pisał ten esej, a krakowski modernizm w ogóle nie pojawia się w dyskusji. I jeśli spojrzymy na to z perspektywy czasu, to naprawdę uderzające jest to, że Kraków nie pojawił się w tym eseju, podczas gdy przecież zawsze myśleliśmy o Krakowie jako o jednym z podstawowych miast Europy Środkowej. Więc teraz się zastanawiam, jak zrozumieć te relacje między Krakowem a innymi miastami Europy Środkowej. Jeśli mogę, to chciałbym rozwinąć tę myśl. Jechałem, proszę Państwa, pociągiem w ostatnim tygodniu. Zresztą w ogóle w tym tygodniu dużo podróżowałem. Więc w zeszłym tygodniu byłem zarówno w Belgradzie, jak i w Gdańsku. Żadne z tych miast to nie jest miasto Imperium Habsburskiego, ale jednak przecież są to miasta środkowoeuropejskie. I jechałem bardzo wolnym pociągiem z Warszawy do Gdańska. To była noc przed Bożym Ciałem. Pociąg był wypełniony po brzegi, jechał bardzo powoli. Można powiedzieć, że to taki środkowoeuropejski pociąg. Zajechaliśmy do Gdańska nad ranem i w naszym wagonie prowadziliśmy rozmowę. Ja wspomniałem o tym, że będę jechał na konferencję do Krakowa i jeden z mężczyzn w wagonie powiedział: och, Kraków to takie piękne miasto. Piękne, tak jak Praga. A ja odpowiedziałem: o, faktycznie bardzo piękne i panu na pewno podoba się Praga. Na co ten mężczyzna odpowiedział, że nigdy nie był w Pradze. I naprawdę uderzyło mnie to, że ktoś, kto pochodził z Gdańska. Więc zacząłem się zastanawiać, dlaczego Praga jest tym
punktem referencyjnym do opisania piękna Krakowa. I to mnie uderzyło, ale coś, co na pewno jest ważne z punktu widzenia i Pragi, i Krakowa, to to, że w jakiś cudowny sposób one faktycznie zachowały swoją spuściznę miejskiej architektury i łączą nas z Habsburgami XIX wieku, a także poprzednich wieków. W bardzo bezpośredni sposób, który dotyka nas poprzez estetykę, który odnosi się do naszej estetyki, także jest nostalgiczny. Bardzo dziękuję, dziękuję za ten komentarz. Feedback niekoniecznie z Nowego Jorku, ale był po prostu dowodem tego, że amerykańscy profesorowie witają często w Europie Środkowej. Poruszyliśmy również temat dziedzictwa. Praga, Kraków, Koszyce. To są te miejsca, które mogłyby być traktowane jako odkrycia z perspektywy amerykańskiego turysty. Tak jak muzea pod gołym niebem średniowiecznej Europy, nie tylko z przełomu XIX i XX wieku. Zawsze mówimy tutaj w MCK, zajmując się problemem ochrony dziedzictwa, że najlepsza ochrona dziedzictwa to, że bieda jest najlepszym konserwatorem. I oczywiście jest to najistotniejsza część naszego doświadczenia z historii wewnątrz historii. Patrzę tutaj na Boba Palmera, który dumnie reprezentuje Wielką Brytanię. Rewolucja przemysłowa, do której doszło w połowie XVIII wieku, o ile wiem, to było w Wielkiej Brytanii. Dla Krakowa ta sama rewolucja nastąpiła w epoce Józefa Stalina, wtedy, kiedy stworzono hutę, nową hutę. Larry, teraz zapytam profesora Shlomo Avineriego. Tak jak już mówiłem o perspektywie dziedzictwa, 10 lat temu z dumą organizowaliśmy pierwszą wystawę tego rodzaju w Polsce. I tam Kraków był pewnego rodzaju pretekstem, żeby tak naprawdę podkreślić istotę czynnika żydowskiego w budowaniu Europy Środkowej. In Krakow we organized this exhibition World i w organizacji tej wystawy Świat przed katastrofą nie mówię, żeby przełamać tutaj ciężar zapomnienia i ciężar Holokaustu, tak żeby sięgnąć do zróżnicowanego znaczenia, w jaki sposób to życie, ten czynnik żydowski był ważny dla Krakowa. 30% mieszkańców Krakowa przed wojną to Żydzi. Bardzo często w przewodnikach mówimy i podkreślamy, że Kraków jest takim miejscem, gdzie ulica Bożego Ciała krzyżuje się z ulicą Rabina Meiselsa. Jak to wygląda z punktu widzenia Jerozolimy? Jak wygląda to z perspektywy Góry Skopus? Jakie jest pańskie zdanie? W jakim stopniu wolno nam powtarzać z dumą, że Kraków mógłby być również matką Izraela? Thank you very much. Bardzo dziękuję za dołożenie tego kolejnego wymiaru w naszej debacie. Proszę mi
powiedzieć o czymś, o czym pewnie Państwo nie wszyscy wiedzą. Kraków był jeden z ośrodków druków w tej okolicy. I pierwsza książka wydrukowana w Krakowie to 1474 rok, Almanach Krakowiensis, wydany w łacinie, ale 1530 to data pierwszej publikacji w języku hebrajskim w Krakowie. A więc od 1530 do 1939 Kraków był również dużym ośrodkiem żydowskiego druku w całej Europie Środkowej. To dodatkowy wymiar Mitteleuropa, ponieważ kiedy patrzymy na ideę Europy Środka i osoby, które odnosiły się do niej przed 1939 rokiem, wiele osób, które były proponentami Europy Środka, mówiły, że powinna być to Europa transreligijna, transnarodowa. To był na przykład Józef Roth, który Franz Kafka. Wiele z nich łączyło również ideę socjalizmu i marksizmu. To jest coś, czego teraz nie ma, co zniknęło z Polski, Węgier, Litwy i Czechosłowacji. Mówimy tutaj o doświadczeniu obecności w braku tej obecności. Wspomniał Pan Górę Skopus. Nasz Uniwersytet w Jerozolimie ma po raz pierwszy, jego wizja została stworzona przez kogoś, kto pochodził z tej okolicy. Theodor Herzl, ojciec współczesnego sionizmu, urodził się w Budapeszcie, kształcił się w Wiedniu i wielu intelektualistów żydowskich kształcących się w Wiedniu pochodziło z Krakowa, Rzeszowa, Lwowa, a więc Izrael jest bardzo złożonym krajem, bardzo dziwnym, nie tylko krajem będącym dziedzictwem Imperium Otomańskiego, ale jednym z dziedziców też Imperium Rosyjskiego, ale też dziedzicem Imperium Austro-Węgierskiego, Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Proszę zobaczyć, jaka jest tradycja kawiarenek w Tel Awiwie i Jerozolimie, która opiera się o tradycję takich kawiarenek z tej okolicy. I jaka jest tutaj pozycja Góry Skopus? Góra Skopus nazywa się Góra Skopus, ponieważ wtedy, kiedy cesarz Tytus oblegał Jerozolimę w roku 70-71 naszej ery, założyli oni obóz na najwyższym wzgórzu wokół Jerozolimy, z którego można było ją widzieć. Wydaje mi się, że niezbyt dobrze ją widać stamtąd, ale i tak zapewnia dobrą perspektywę. Mamy tutaj dwa aspekty. Dwa miesiące temu rozmawiałem z moimi studentami, którzy uczestniczyli w wymianie studentów z Polską i odwiedzali również Kraków. Jeden z nich zaczął mówić, że były bardzo duże różnice między Warszawą i Krakowem. Nie chcę tutaj brać udziału w tej rywalizacji. Jesteśmy dobrze przygotowani. Już nie ma z nami ministra. Można mówić otwarcie. A więc studenci z Izraela podkreślili różnicę. Powiedzieli, że to jest może nie w porządku, ale tak jest. Warszawa jest nowoczesnym miastem. To siedziba rządu, to siedziba działalności gospodarczej, to siedziba instytucji bankowej. To jest oczywiście też pamięć powstania warszawskiego i powstania w getcie. Ale kiedy wracamy do Krakowa, nie tylko ze względu na Kazimierz, ale kiedy wracamy do Krakowa, widzimy tutaj zarówno tradycję, dziedzictwo i sposób, w jaki dziedzictwo średniowieczne, pośredniowieczne może zostać przekute we współczesną teraźniejszość. I przecież ci studenci nie są historykami, czy historykami sztuki, czy historykami architektury, ale mówią, że coś widać we współczesności z obecności tego dziedzictwa. Nie wszystkie z nich dotyczyły Europy Wschodniej.
osoba, która jako pierwsza podkreśliła różnicę między Krakowem i Warszawą, również stąd nie pochodziła. Chodzi tutaj również o kulturę polityczną. Znowu, bardzo wielu Izraelczyków nie musi być tego świadomi, ale jeśli patrzymy na pochodzenie polityków izraelskich z tego pokolenia czy z wcześniejszych pokoleń, widzimy, że w tych obozach policyjnych, zarówno prawicowym, jak i lewicowym, ludzie pochodzą z Europy Środka, pochodzą z tradycji moderacji, tworzenia koalicji, nie koncentrowania się na władzy większościowej, ponieważ władza większościowa zawsze oznacza, że jest jakaś wyłączona mniejszość. A więc to nie jest przypadek, więc to nie jest dziwne, że taka osoba jak Martin Buber, który był tragicznym symbolem, gdzie przekazania sionizmu do Palestyńczyków, pochodził z Wiednia i ze Lwowa i miał takie wieloreligijne, wieloetniczne idee włączania, a nie wyłączania i tworzenia większości. Więc jest to bardzo ważne w Izraelu. Może nie jest to tak wyraźnie podkreślane, ale jeśli rozmawiamy z ludźmi, znajdziemy bardzo sporo tych cech. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że mamy jeszcze mnóstwo czasu i pewnie wrócimy jeszcze do bardzo wielu kwestii, które zostały tutaj poruszone. Ale teraz zwracam się do profesora Mikoły Riabczuka z pytaniem dotyczącym tego, co mamy wspólnego ze sobą jako kraje Europy Środkowej. Oczywiście jest to bolesna lekcja komunizmu. Ukraina jest teraz najbardziej przekonującym środkowo-europejskim państwem, które stara się nadążyć w pewnym sensie za ideami Kundery, Konrada, Briggsa i Buzka z lat 70. i 80. XX wieku. Mikoła, jaki wpływ miała lekcja komunizmu na specyficzność i specyfikę miast Europy Środka w twoim przekonaniu, a dokładnie chodzi mi o miasta Europy Środka i jaka jest twój obecny komentarz dotyczący Majdanu i tego, co dzieje się w Ukrainie, ponieważ Majdan był interpretowany jako część tradycji środkowoeuropejskiej, albo raczej jako mieszanka, jako że Ukraina jest w pewnym sensie mostem. Bardzo dziękuję, Jacku. Może zacznę mówić po polsku. Niezbyt dobrze się czuję, mówiąc po angielsku w Polsce. A więc poproszę tylko o sekundkę, żeby publiczność mogła założyć słuchawki. Pan profesor będzie mówił po polsku. Otóż, proszę Państwa, sądzę, że te właśnie te lessons of communism są najbardziej widoczne w topografii, w środowisku miejskim. W nazwach ulic były, w pamiętnikach. Bardziej na mikrofon, na sitko mikrofon. Działa? Bliżej. Działa, okej. W topografii, ale też oczywiście w różnych w pomnikach, zresztą w budynkach. I najłatwiej było to, były najbardziej widoczne, najłatwiej było ich wyzbyć się. To znaczy jakby to z tym poradziliśmy bardzo szybko i w Krakowie, i w Pradze, i we Lwowie, jak tylko taka możliwość się pojawiła. Gorzej było jednak z tym, co komunizm próbował przynajmniej zmienić głębiej, czyli z tkanką społeczną, tak? Czyli z całą kulturą szeroko pojmowaną, bo rozumiemy kulturę tutaj jako cały tryb życia. I tutaj te wysiłki były bardzo potężne, komunistyczne, totalitarne i deformacje były bardzo, bardzo potężne. Cały ten budowanie tego wspaniałego nowego świata, tego Brave New World, potrzebowały oczywiście eliminacji burżuazji, tego klasu reakcyjnego,
też dość szeroko pojmowanego, zbyt szeroko pojmowanego, a to znaczy też eliminację tego trybu życia, eliminację tego, co nazywamy społeczeństwem burżuazyjnym, bo ja przypominam Państwu, że bürgerliche Gesellschaft to jest społeczeństwo burżuazyjne, chociaż my tutaj nazywamy to społeczeństwo obywatelskie, ale to jest społeczeństwo burżuazyjne i ono było zwalczane. Co więcej... W Krakowie, przepraszam, nieraz mówię mieszczańskie. No okej, okay. Mieszczańskie, no burżuazyjne. Ja lubię to słowo burżuazja, które zawsze było tak piętowane we wszystkich tych krajach. To było najgorsze słowo burżuazja. No może poza jeszcze nacjonalizmem burżuazyjnym. Tak? Jeszcze byli kułacy. A tak, tak. I ta inżynieria społeczna potrzebowała nie tylko eliminacji tej całej burżuazji i wszystkiego, co z nią związane, ale też zastąpienie ją klasą postępową, tak? Eliminacja klasy reakcyjnej i zamiana postępową klasą. I ta postępowa klasa, czyli ten proletariat miał przyjść, a ponieważ go nie było tutaj za dużo w tej części świata, no to trzeba było przekształcić chłopów w proletariat. Tak? Mniej więcej tak, jak to robiono, jak pokazano właśnie w Człowieku z marmuru, Wajdy chyba. Właśnie dlatego właśnie masowo przesiedliano tych chłopów tutaj, tylko że nie miasto przekształciło tych chłopów, tylko chłopy przekształcili miasto, tak? Nie miasto zurbanizowało chłopów, tylko chłopi zwiasnikowali, zruralizowali miasto w dużym stopniu, może w mniejszym stopniu w Krakowie, tak? Dlatego że ta aglomeracja była poza Krakowem budowana, ale w zasadzie ta tendencja była bardzo widoczna. I jak mi się wydaje, że kiedy w ogóle mówimy o tych lessons of communism, trochę nie doceniamy nacjonalizacji własności, a szczególnie wywłaszczania kamieniczników, co dla miasta, w tym też Krakowa, było bardzo ważne. I szczególnie w moim kraju ten problem w ogóle jest niedoceniany, bo mimo tego, że teraz mamy bardzo takie poważne ustawy o dekomunizacji, nikt nie mówi o deprywatyzacji, chociaż deprywatyzacja miałaby być bardzo ważną częścią tych procesów dekomunizacyjnych. Mimo tego, że minęło już sporo lat, ale tym niemniej chodzi o podstawowe rzeczy, chodzi o przywrócenie sprawiedliwości, chodzi o odbudowywanie prawa. Czyli tego, co już od 800 lat jest bardzo ważne, od Magna Carta, bo Magna Carta mówiła o trzech najważniejszych wartościach. Tak? Żaden człowiek nie może być bez sądu arbitralnie pozbawiony życia, wolności i własności. I o tym niestety się nie mówi. Na szczęście w Polsce to zrobiono, u nas nie. Mamy tutaj jeszcze przed sobą ten problem. Kraków, podobnie jak Lwów, jak Praga, jak Wilno, jak mi się wydaje, nie został do końca sowietyzowany, mimo wszystkich tych nacisków. I to jest chyba ta specyfika. I tutaj musimy odpowiedzieć, dlaczego właśnie nie udało się tego zrobić w takim stopniu w Krakowie, właśnie w tych miastach Europy Środkowo-Wschodniej, jak udało się gdzie indziej. Mogą być różne wyjaśnienia. Może być tutaj spuścizna chrześcijaństwa, tego zachodniego szczególnie. Może być prawo magdeburskie, które sięgało aż po Dniepr swego czasu. Może być zresztą nawet architektura. Ja tutaj mam taki dowód anegdotyczny, czy anegdotalny. Tak? Ja pamiętam, jak na początku lat 70. siedzieliśmy gdzieś w Lwowie w kawiarni, w Starym Mieście i byliśmy bardzo smutni wtedy, bo była jakaś kolejna fala represji, ludzi sadzano do więzienia, wypędzano, jakieś zaostrzano jakieś reguły rusyfikacyjne oczywiście, bo była ta kampania takiego zwalczania burżuazyjnego nacjonalizmu ukraińskiego, które oczywiście nic nie miało wspólnego z nacjonalizmem, podobnie jak zwalczanie sionizmu nie miało nic wspólnego z prawdziwym sionizmem. Ale w każdym razie byliśmy bardzo wtedy przygnębieni, bo niektórym już wydawało się, że wszystko już skończone, już jesteśmy rozbici kompletnie, ale pewien kolega starszy, który był fotografem, może to też było ważne, że on był fotografem, miał dobre oko. I on tak wskazał za witrynę tej knajpy na ulicę, na rynek lwowski i powiedział, słuchajcie chłopcy, ale chyba sobie wyobrazicie kiedykolwiek, że to miasto uda się sowietyzować, że ta architektura po prostu da się wypełnić siebie ludźmi radzieckimi.
I było w tym jakaś racja. Trudno to wyjaśnić dlaczego, ale ja spojrzałem na te średniowieczne kamienice i odczułem, że naprawdę nie wyobrażam sobie tego miasta do końca radzieckiego. To mniej więcej taka sytuacja tych kronik marsjańskich Raya Bradbury, kiedy ludzie zostają przesiedleni gdzieś tam na Mars, a stopniowo w ich głowie powstaje jakiś nieznany zupełnie język, prawdopodobnie lokalny, który nieznany im. Otóż sądzę, że coś te miasta w sobie mają i Kraków pod tym względem jest bardzo, bardzo conspicuous, tak? Bardzo widoczny, bardzo ważny. Prawdopodobnie jakaś spuścizna kulturalna. To, o czym zresztą mówił i Kundera, to, o czym mówił Zagajewski, kiedy właśnie też mówił o tym wspaniałym napięciu duchowym, który musi przetrwać mimo wszystko, tak, na tym wysokim murze, w tym jego wybitnym eseju. I to, o czym właśnie, to, o czym to zresztą z czego zaczyna Kundera ten swój esej, kiedy on, ja nie wiem, pamiętacie Państwo, że on przywołuje tam historię tego prezentera węgierskiego, który w Budapeszcie przed już końcem tych walk, po wtargnięciu wojsk sowieckich, rzuca ostatnią frazę, że zginiemy tutaj za Węgry, za Europy. I Kundera mówi dokładnie, że zginąć za ojczyznę, za Europę jest nie do pomyślenia w Moskwie czy Leningradzie, lecz właśnie w Budapeszcie lub w Warszawie. No w Krakowie chyba też, tak jak pan Wulf zauważył. Właśnie ta fraza jest do pomyślenia też i w Lwowie i jak okazało się właśnie w Kijowie też, bo ludzie, którzy 2 lata temu ginęli na Majdanie, ginęli też między innym też za Europę. Sporo z nich mówili właśnie tak, czy mogliby powiedzieć tak, że giniemy tutaj za Europę. Coś, co właśnie już teraz trudno zrozumieć gdzieś tam właśnie w tej całej Europie, ale jest jeszcze nadal można zrozumieć tutaj w Europie Środkowej. No i już nawiązując do tego wątku Kundery, ja chciałbym jednak zrobić taką swoistą rewizję, czyli wskazać na rewizję, która dokonuje się teraz u nas w Ukrainie, zwrócić uwagę na bardzo ciekawy ostatni artykuł takiego młodego filozofa Włodzimierza Jarmołynki, który napisał dokładnie tako. Koncepcja porwanego Zachodu okazała się ratownicza dla Europy Środkowej, ale fatalna dla Europy Wschodniej. Zamiast zburzyć mur między Wschodem i Zachodem, ona tylko przesunęła go dalej na Wschód. Zamiast zwalczać totalitaryzm jako zjawisko uniwersalne, ona tylko zlokalizowała go geograficznie na terenach Związku Sowieckiego, robiąc w ten sposób nasze wschodnioeuropejskie ziemi na zawsze terenami wyklętymi. Ta uproszczona idea okazała się jednak skuteczna. Nie da się sobie wyobrazić sobie instytucjonalnego poszerzenia Unii po roku 2000 bez tych ideowych przemian. A jednak od tego czasu skuteczny schemat przekształcił się z rewolucyjnego na reakcyjny, z dynamicznego modelu na konformistyczną kliszę, podtrzymującą status quo. Nie utrzymuje już krytyki ze strony nowej fali poszerzenia idei Europy. Nie ma czegoś takiego jak demonicznie totalitarny Wschód. Wolność może obudzić się i na Wschodzie, jak zresztą gdziekolwiek. To tylko kwestia czasu. Bardzo dziękuję. Można powiedzieć alluzjo paniał. To prawda, że nawet w doświadczeniu naszego centrum nam znacznie było łatwiej jeździć do Lwowa i zapraszać przyjaciół z Lwowa w latach 90. niż po wejściu Polski do strefy Schengen. Ale to tak zupełnie na marginesie, natomiast ta wcześniejsza puenta pana profesora Riabczuka, jak łatwiej było przetrwać sowietyzację w miastach uformowanych przez cywilizację Europy Środka, takich jak Lwów. Jak Kraków uniknął de facto sowietyzacji, jest niezwykle ważna. Fenomen Krakowa, jeżeli mogę odpowiedzieć krótko po polsku, jest wyjątkowym splotem różnych wypadków. No, a propos powstań, ostatnio, o ile dobrze pamiętam, robiliśmy w 1846 tutaj. I w jego wyniku znaleźliśmy się w Austrii. Po drugie, Kraków był jedynym wielkim polskim miastem historycznym, no niezniszczonym fizycznie przez wojnę,
który zaabsorbował elitę, która przetrwała, która tutaj się przeniosła po Powstaniu Warszawskim, była wysiedlona ze Lwowa, czy z Wilna, czy z różnych innych miejsc. Był, można powiedzieć, klasycznym przykładem nie tylko miasta burżuazyjnego, bez industrii, ale reakcyjnego. Ale czego się komunistom nie udało, i to jest fenomen i zagadka Krakowa, że właśnie nie wymazali Grundbuchu, czyli cała struktura własnościowa, mieszczańskość Krakowa przetrwała kilkadziesiąt lat komunizmu. I to jest ta fundamentalna różnica pomiędzy sytuacją Krakowa i zwłaszcza wielu miast, dawnych miast galicyjskich po polskiej stronie, a dzisiejszej Ukrainy, gdzie system oligarchiczny zastąpił to wszystko, co zostało zawłaszczone przez centralizowane państwo komunistyczne. Thank you. But now we are coming to the next step of our discussion. I would like to address Ambassador Briggs, but also all the panelists with a very simple question, or banal question, which could be complicated as an answer, concerning those 25 years' time, concerning the change we are facing also at the main square of Kraków. The change of this very square symbolizes and focuses all the advantages and all the disadvantages of freedom, capitalism, globalization, and so on, and so on, and so on. And it is not a secret that we in Poland, but also we in the neighboring countries, are 25 years after quite divided. Mikola has mentioned the meaning of progress. We are divided. There are those who are strongly on the side of so-called tradition and values, and those who are ready to be again progressive in a new sense. Is Central European identity weakened as the result of those 25 years of the rapid change? And to what extent it could be also applicable to Kraków? But the question is very general, of course. It's a very general question, and I would say we can be happy. I mógłbym powiedzieć, że możemy się cieszyć, że Europa Środkowa, jakby pojęcie Europy Środkowej nie jest nam już tak bardzo potrzebne jak 25 lat temu. Wydaje mi się, że jest to pozytywny znak. Ale jeżeli przyjrzymy się konsekwencjom, to zdamy sobie sprawę, co już tutaj zostało powiedziane, że nie jesteśmy pewni tego, co się dookoła nas dzieje. Mamy różne spuścizny. Nie jesteśmy pewni, co to oznacza dla takich miejsc jak Ukraina. I wszyscy tutaj mówimy o kawiarniach. I to jest dla mnie ciekawe. Znowu mówimy o wiedeńskich kawiarniach. Dlaczego? Pamiętam, 25 lat temu byłam zaproszony przez rząd szwedzki i pytano mnie wielokrotnie o to, jak można być kreatywnym i budować te wiedeńskie kawiarny, kawiarenki w Szwecji. Więc znów te kawiarnie się tu pojawiły, znów mi to o tym przypomniało. Ale oczywiście sytuacja całkowicie się zmieniła. W tym momencie zmierzamy do sytuacji, w której Europa Środkowa jest znowu podzielona między Zachód i Wschód. I oczywiście nie chodzi tu o te wszystkie kwestie nostalgiczne, o których lubimy tu rozmawiać. I jeżeli zredukujemy Europę Środkową do jakiejś linii jednej, to dostaniemy to, o czym mówił Kundera. To będzie kontynent środkowo-europejski porwany przez Wschód.
Są ludzie, którzy dzisiaj mówią, że jest to kontynent, który został porwany przez Zachód. Ale aż do Nowosybirska przecież mamy McDonaldy. W Moskwie ludzie pamiętają dzień, w którym pierwszy McDonald's został tam postawiony, a także kiedy pierwszy McDonald's został zbudowany w Odessie. Rozumiem, że obowiązkiem ambasadora austriackiego jest uczestniczenie w tym, jak McDonald's zostanie otwarty we Władywostoku czy w Irkucku. To raczej chodzi o produkcję sznycli, a także śpiewanie żydowskich piosenek, a także zakładanie kawiarni. Ale przecież zostałem tutaj zaproszony nie jako ambasador Austrii, prawda? Przynajmniej wydaje mi się, że tak mogę myśleć. Tak więc zredukowanie tego do jakiejś jednej linii, i gdyby Kundera dzisiaj miał napisać taki esej, to mówił pewnie by o kontynencie porwanym przez Zachód. I to jest ta gigantyczna zmiana, którą także musimy rozważyć. Jak postrzegamy rolę miast środkowoeuropejskich, także rolę Krakowa. Wydaje mi się, że musimy otworzyć się bardziej na to, co się dzieje na wschodzie. Larry Wolf wspomniał tutaj o spuściźnie czasu komunizmu, która oczywiście jest problematyczna, ale przecież czasy się zmieniają. Mamy nowe pokolenia i musimy być pewni, że wiemy, o czym mówimy. Bo będzie kiedyś taki moment, kiedy okres komunizmu będzie traktowany jak czasy napoleońskie. Kiedyś się to wydarzy. W Moskwie Rosjanie mówią o Napoleonie u drzwi Moskwy, tak jak mówią o Hitlerze. I oczywiście bardzo podoba mi się ta książka, rola XIX-wiecznej architektury, urbanizacji, Imperium Habsburskiego, mówienie o tych wszystkich pięknych rzeczach o moim kraju. I oczywiście chciałbym, żeby polityka w moim kraju też była bardziej pluralistyczna, ale muszę sobie też zdawać sprawę z tego, że są też różne wady w tej koncepcji, przynajmniej z politycznego punktu widzenia. Więc powiedziałbym, że to są główne zmiany. Są różne wady i nie powinniśmy unikać tego tematu, bo nie zostały nam tylko kawiarnie. Proszę pozwolić, że będę bardziej specyficzny, i konkretny sposób odpowiem na pytanie Jacka. Zauważamy nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także gdzie indziej długofalowe konsekwencje upadku komunizmu. W roku 1990 wszyscy myśleli, że gdy zniknie komunizm, wszyscy będziemy mieli demokrację w stylu zachodnim, no może w takim idealnym stylu zachodnim. I 25 lat później widzimy, że nie jest to aż takie łatwe, że nie udało nam się zawsze osiągnąć pluralistycznej demokracji. Widzimy to nie tylko w Rosji, widzimy to także w krajach Grupy Wyszehradzkiej, widzimy w Austrii, w Niemczech, także we Francji, w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych. Należy zatem zrozumieć, że alternatywą radzieckiego komunizmu nie była demokracja, tak jak wielu z nas, intelektualistów, miało nadzieję. I wydaje mi się, że to jest wyzwanie nie tylko dla Europy Środkowo-Wschodniej, ale także dla Zachodu. Widzimy te same problemy w Izraelu. Także zmierzamy w kierunku, który jest problematyczny. I wydaje mi się, że Kraków może być tutaj przykładem tego, jak zachować silny związek z historią i tradycją, która ma także wymiar religijny, ale nie oznacza, że jednocześnie jest hegemoniczna, totalitarna.
To, co się działo w Niemczech za hitlerowców, teraz utożsamiamy z czymś, niestety teraz nacjonalizm wiąże się nam z czymś, co jest złe, ale nacjonalizm ma dwie twarze, bo oczywiście jest nacjonalizm skrajnej prawicy, ale także ten nacjonalizm pozytywny. Which has difficulties of being anchored in people's real consciousness, because people do not identify with the world as such. And people nie utożsamiają się z światem jako takim, humanizmem jako takim, ale tak naprawdę utożsamiają się ze swoim miastem, z ojczyzną, z językiem, pamięcią, które są przecież partykularne. I próba łączenia tej spuścizny z uniwersalną wizją wydaje mi się dużym wyzwaniem. I skutki tego widzimy w krajach zachodnich, a nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej. Larry. Chciałbym na chwilkę wrócić do tego, co mówiłeś o Europie Środkowej i jak ona wygląda z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych my po prostu nie widzimy Europy Środkowej. Czy to jest twoja poważna wypowiedź przed szczytem NATO w Warszawie? Ostrzegam cię. Mamy oczywiście profesorów, których interesuje Europa Środkowa, ale tak ogólnie jednak Amerykanie naprawdę mają bardzo mgliste pojęcie o tym, czym jest Europa Środkowa. Jeden z kandydatów na prezydenta, Donald Trump, ma żonę Słowiankę, która przecież pochodzi z serca Europy. I mimo to tak naprawdę koncepcja Europy Środkowej nie ma dla niego żadnego znaczenia, nawet dla jego partnerki nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ jesteśmy na początku XXI wieku, to tak naprawdę ta dyskusja, która się toczy, trochę nas na złe tory sprowadza, ponieważ cała ta dyskusja powinna być o Europie, o znaczeniu Unii Europejskiej. W XXI wieku i gdy Kundera podjął ten temat w latach 80., to tak naprawdę powtarzał, że ta porwana Europa Wschodnia powinna być częścią Europy. I w tym znaczeniu ten esej nadal ma bardzo wielką moc i siłę, ponieważ Europa stoi przed bardzo wieloma wyzwaniami. Zresztą nie tylko tutaj, w tej części Europy, ale także w Anglii mamy wielkie wyzwanie. Czerwiec, 23 czerwca, referendum, to warto chociażby wspomnieć. A teraz nostalgia i te kawiarnie. Wydaje mi się, że mój telefon i bycie w internecie to jest tak naprawdę właśnie taka globalna kawiarnia, która istnieje w internecie teraz w XXI wieku. Profesor Purfla wspomniał już o krakowskim kredensie, jednym z naszych sponsorów. Jestem naprawdę zafascynowany tym zjawiskiem, bo jest to obraz tradycja galicyjska, which is part of krakowski kredens. Obraz tradycji galicyjskiej, tych wszystkich parasoli, rowerów, od XIX-wiecznego imperium Habsburgów. Właściwie wydaje nam się, że możemy wejść do tego świata XIX wieku. Jest to bardzo kuszące. I gdy zobaczyłem to po raz pierwszy w zeszłym tygodniu w Warszawie, na ulicy Nowy Świat, tam na Nowym Świecie jest właśnie sklep krakowski kredens. Okazało się, że to faktycznie reprezentuje Kraków jako świat parasolek, rowerów, świat, który istniał jeszcze w XIX wieku, który tak naprawdę jest być może tam z perspektywy Warszawy mniej ironicznie postrzegany niż tutaj w Krakowie. No i to reprezentuje to wszystko, co przestarzałe, co
tak naprawdę sprawia, że poprzez to uciekamy od tych prawdziwych tematów Europy i Unii Europejskiej, które powinny być w centrum uwagi społeczeństwa w XXI wieku. Więc czy uważasz, że krakowski kryzys odniósłby sukces na jednej z głównych alei w Nowym Jorku? Na pewno byłby to sukces. No my też mamy te fantazje na temat starego świata. Więc tak, tak, przekażemy tę informację zarządowi. O, to na pewno Erhard, Trump wait Tower, a moment, please. Wieża Trumpa, to by był dobry pomysł. We are still in contact with Hillary as well. Nadal jesteśmy w kontakcie z Hillary, staramy się tutaj zachować równowagę. Simona, bardzo proszę. Będę teraz pamiętać o tym ważnym eseju, napisanym w latach 80. Esej Petera Handke, który nie jest tak chętnie cytowany, który mówi, że jest to fenomen meteorologiczny między Słowenią a Austrią. Mamy góry z najwyższym szczytem Mittagskogel między Klagenfurtem a Jesenicą. No i Handke ignorował właściwie żelazną kurtynę, mówiąc, że nie ma kurtyny, nie ma problemu, nie ma granicy, że po prostu deszcz i chmury się zatrzymują tam i w związku z tym oni mają słońce, a my go nie mamy. Wydaje mi się, że teraz znajdujemy się w tym miejscu, gdzie Europa Środkowa jest faktycznie tym fenomenem meteorologicznym, którym się tak naprawdę nie przejmujemy. I gdy mówi się w telewizji, że w Europie Środkowej pogoda będzie dobra, to śmiać mi się chce, bo pamiętam, że za czasów zimnej wojny nie można było w ogóle wypowiedzieć tego określenia Europa Środkowa. A teraz, jeżeli chodzi o kawiarnię, zgadzam się, że nie powinniśmy czuć się zbyt swobodnie, gdy mówimy o dziedzictwie Austrii jako czymś nieproblematycznym. Milan Kundera zaczął dyskusję o Europie Środkowej w latach 80. XX wieku, publikując esej, o którym tu mówiliśmy. Musimy jednak także pamiętać, że Europa Środkowa jako termin, który można było operować, został stworzony w latach 60. przez książkę, w książce Magrisa. I dlaczego w latach 60.? Ponieważ wtedy nie można było mówić o niemieckiej obecności i niemieckiej spuściźnie w Europie w sposób neutralny. Trzeba było pamiętać o tym, czym była Europa przed I wojną światową. No i to właśnie dlatego ta nostalgia, bo tylko w ten sposób mogliśmy po prostu zapomnieć o tej dziurze między rokiem 1914 a 1945. I trzecia kwestia, i teraz odpowiem na pana pierwsze pytanie z pierwszej rundy pytań. O roku 91 i drugim na Bałkanach. Rok 81 to był rok cudów w Europie. 89, przepraszam. Upadł mur. I 91 rok to była wojna tygodniowa, ale rok 92, tutaj już nie możemy się śmiać, bo wojna w Sarajewie się zaczęła. I dlatego mogę mówić o tym, dlaczego miasta są tak istotne. Oczywiście mogę o tym teraz mówić swobodnie po 25 latach oblegania Sarajewa.
Ale chcę podkreślić to, co się wydarzyło na Bałkanach. Bogdanowicz, prezydent Belgradu, także architekt, zawsze interpretował wojnę na Bałkanach jako nienawiść w stosunku do kultury. Ponieważ, jeśli Państwo pamiętają, to, co zostało najbardziej zniszczone w Bośni, także w Jugosławii, w Dubrowniku, To był Dubrovnik i Sarajewo. Dlaczego? Ponieważ to były symbole współistnienia bardzo różnych religii i tradycji w tej samej przestrzeni, w tym samym miejscu pokojowo. Więc w trakcie wojny to wszystko trzeba było zniszczyć, jeżeli inne wizje nacjonalistyczne miały być wprowadzone. I to, co jest istotne, jeśli myślimy o tym, czym są teraz miasta, to, że są to miejsca, gdzie możemy zrozumieć, jak w złożony sposób radzimy sobie jeden z drugim. I w jaki sposób możemy budować sobie inne sposoby radzenia sobie z tradycją, nie narzucając tej jednej tradycji czy jednej historii innym, ale jak stworzyć bardzo złożoną rzeczywistość, która będzie zrozumiała i jak sobie z nią poradzić. I wydaje mi się, że jest to pewnie jedna z ról, które takie miasta jak Kraków, Sarajewo czy Barcelona, która zresztą bardzo pomagała miastu Sarajewo podczas oblężenia. Zresztą teraz Sarajewo dziękuje Barcelonie za tamten czas, za ten okres solidarności, kiedy Barcelończycy bardzo nam pomogli. Very much indeed. Simona, bardzo dziękuję. Wróćmy teraz do miast Europy Środkowej i do znaczenia tych miast. Chciałbym teraz sprowokować Mikołę, by powiedział nam, among the centers of the ideas dedicated to Central Europe is Lviv. Do jakiego stopnia to Lwów stanowi centrum, jeśli mówimy o centrach Europy Środkowej? Czasem wydaje mi się, że Lwów jest prawie tak jak Kraków. W zeszłym roku chodziłem po mieście i trudno jest tak naprawdę wyjść z centrum miasta Lwowa, podobnie jak trudno jest wyjść z centrum Krakowa, ze względu na tłumy, tysiące turystów, którzy tutaj chodzą. A więc to bardzo dobry model rozwoju dla zindustrializowanego Lwowa. Myślę, że nie wiem, czy Ukraińcy mają inną wizję Europy. Dla wielu z nas Europa jest ucieleśniona w europejskich instytucjach w Brukseli, w instytucjach, które są przedstawicielami demokracji liberalnej, rządów prawa Unii Europejskiej. Ale w praktycznym tego słowa znaczeniu oczywiście Polska jest znacznie bardziej ważna, ponieważ jest to kraj, który dla nas jest przykładem. Nie Francja, nie Niemcy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dzieli nas bardzo wiele, ale Polska jest tuż obok. Polakom się udało, Krakowowi się udało i nam też się uda, bo należymy do tego samego świata. Byliśmy kiedyś tym samym narodem, narodem w sensie politycznym, więc mieliśmy swoje więzi. A więc obserwuję tutaj bardzo wiele odniesień do polskiego doświadczenia, typowo polskiego doświadczenia. Wśród polityków, w mediach, u biznesmenów odnoszą się do Polski, do polskiego doświadczenia. Myślę, że to bardzo dobry znak i on tak naprawdę rozszerza nasze doświadczenie. Wiem, że też Charków, który jest około 100 kilometrów od rosyjskiej granicy, przez kilkadziesiąt lat była to stolica sowieckiej Ukrainy. Tak, stała się symbolem postępu i było to zimne miasto, kiedy je odwiedziłem.
odwiedziłem, ale nagle wszedłem tam do kawiarni i byłem zaskoczony, że było tam czysto, ciepło, porządnie. Byli tam kelnerzy, miłe wnętrze i oni mówili po ukraińsku, co było bardzo zaskakujące. Dlatego nagle też pomyślałem sobie, że może to jest prowokacja. Pomyślałem sobie, jejku, może oni mnie rozpoznali i udają przede mną. Ale w którymś momencie był tam też kącik dla dzieci. Bardzo dziwne miejsce, niespotykane. Zwłaszcza dla miasta, które było miastem bardzo sowieckim, usowietyzowanym. A więc było coś takiego jak kopalnia czekolady, która była siecią lwowskich kawiarni. I nagle ta kopalnia czekolady znalazła się w Charkowie. I właśnie nie McDonald's. Myślę, że odniósł się tam pan też do zjawiska Majdanu, który również był przeniesiony z Lwowa. Czy można powiedzieć, że jest to widoczna i podstawowa rola lwowskiej młodości, lwowskich intelektualistów 2 lata temu? Czy ten ich wpływ był tak istotny jako przyczynek do tożsamości środkowoeuropejskiej, która stała się zarzewiem rewolucji ukraińskiej? Myślę, że ostatnio Majdan miał 2 dziedzictwa. Poprzedni Majdan, pomarańczowa rewolucja, to było dziedzictwo Europy, na przykład takie jak rewolucji aksamitnej w Czechach. I to miasto mogło stać się jeszcze bardziej europejskie wtedy, kiedy studenci tam uczestniczyli, ale po eskalacji agresji sprowokowanej oczywiście przez władzę, to przestało już tak wyglądać. Założyłem też inną tradycję, tradycję kozackiej siczy zaporowskiej, która myślę, że powstała w nieunikniony sposób w reakcji na eskalację agresji. Veribus unitis. Panie i panowie, not coffee house, but coffee break is nie kawiarnia, ale przerwa kawowa, ale wielki finał oznacza, że ostatnie pytanie do wszystkich panelistów będzie takie: co można poradzić nam tu zgromadzonym, nam tutaj w Krakowie, jaki wniosek wyciągnąć i żeby go przekazać prezydentowi Krakowa, który zdecydował w swojej uprzejmości finansować nasze globalne spotkanie dzisiaj. Co jest takie unikatowe w Europie, co jest ważne, co będzie najodpowiedniejszą narracją na temat Krakowa w tym nowym kontekście? Jaką będziemy mieć niszę dla Krakowa w tej sieci współzawodniczących ze sobą miast i miejsc? Szlomo, czy mógłbyś dać nam dobrą radę? Dobrą radę z Jerozolimy? Nie wiem. My sami sobie nie umiemy poradzić. To jak ja mam wam radzić? Może jeden wymiar. A więc jeśli nazywamy kraje, narody, to nie mamy do czynienia tylko z rządami. Mamy też społeczeństwo obywatelskie, które pochodzi od naszej tradycji, naszego dziedzictwa, wartości uniwersalnych, które mogą odegrać bardzo ważną rolę. Bo nie chodzi tylko o rządy, chodzi również o społeczeństwo obywatelskie, a równowaga między rządem a społeczeństwem obywatelskim jest najlepszą odpowiedzią na pytanie o wolność. To może chciałbym jeszcze dodać coś z punktu widzenia z historyka społecznego.
Chcę powiedzieć, że to jest takie gerszenkronowskie. Aleksander Gerszenkronin publikował w Nowym Jorku, mówił o zacofaniu, starając się zdefiniować specyficzny charakter naszego regionu, podkreślając jego znaczenie nie w odniesieniu do społeczeństwa obywatelskiego, ale również do instytucji, które mogą pomóc, takie na przykład jak samorządy lokalne, ponieważ one są w stanie rekompensować to zacofanie. Tak, to pod koniec średniowieczna Stadt Luftmacht Prag, a więc atmosfera miasta jest źródłem i esencją wolności. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne dobre rady płynące z Nowego Jorku? Może dwie rzeczy. Po pierwsze, że jedna z największych zalet Krakowa i rzeczy, którą kocham, to to, że to jest miasto uniwersyteckie i uniwersytet ma tutaj znaczenie i stanowi bardzo ważną część kultury miejskiej. I podobnie jak w Nowym Jorku. Uniwersytety w Nowym Jorku jednak nie mają tak ważnego wpływu na miasto, jak w Krakowie, ponieważ Nowy Jork to miasto bardziej bankierów i gwiazd filmowych, ale przyjazd do miasta, gdzie liczy się uniwersytet, jest poruszający dla wszystkich, dla mnie. Dlatego uniwersytet wydaje się bardzo ważny, odgrywa tu ważną rolę. Druga rzecz wiąże się z Europą Środka i chciałbym powiedzieć, jak bardzo poruszony byłem, kiedy byłem tutaj jesienią 2003 roku i zobaczyłem wystawę Mitoraja na rynku. I ta idea ośmielenia się, żeby zawłaszczyć na moment przestrzeń rynku, która była traktowana jako jednolity kawałek i przekształcić wystawę dzieł Mitoraja, była poruszająca. I mamy ciągle jeszcze jedną rzeźbę jako pamiątkę tego, a więc jest to chęć objęcia współczesności w kontekście historyzmu, nostalgii za czasami historycznymi. To jest odważne, śmiałe i ważne na przyszłość. Dziękuję, Larry. I tak, byliśmy odważni. A czy mógłbyś nam pomóc przekonać Krakowianów, że to było ważne? Będę jeszcze bardziej wdzięczny. A odnosząc się do pierwszej wypowiedzi, chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Kraków jest w stanie stworzyć pewnego rodzaju kompleks niższości wśród profesorów z Nowego Jorku. To prawda. Że patrząc na mapę Europy Środkowej, Kraków jest jedynym miastem, które nie jest stolicą, a znajduje się dokładnie między Warszawą, Pragą, Wiedniem, Bratysławą, Budapesztem. I to jest jedyne miasto, które nie odgrywa tak ważnej roli politycznej. Jest jedynie centrum uniwersyteckim, ośrodkiem uniwersyteckim, mając ponad 2000 studentów, 200 tysięcy studentów, więc to jest coś, co ma znacznie większy potencjał niż Warszawa. I myślę, że ten potencjał jest jeszcze bardziej twórczy. Nie będę otwierać tutaj puszki Pandory. Emil, proszę. Prosimy Cię o dobrą radę. Jeśli chcecie mojej rady, doradzam Wam od dłuższego czasu, ale myślę, że chcę powiedzieć, że nie powinniśmy mówić już o Europie Centralnej, bo żyjemy w czasach, gdzie nie wiemy, czym jest Europa i do czego zmierza i jakie wyzwania przed nią stoją. Myślę, że jest to też okres wielkiej szansy dla takich miast jak Kraków, ponieważ Kraków znajduje się w centrum Europy, w środku Europy, w Europie Środka. Ale czym jest Europa Środka w dobie Unii Europejskiej? My nie wiemy, czym ona jest. Może to centrum znajduje się w Krakowie, ale jeśli mówimy, że chcemy być w takim miejscu jak Kraków, to jest dla nas dobra polityka. Musimy się zastanowić, co to znaczy być w Europie Środka. Środka i wdrożyć działania, które wspierają czynienie Krakowa takim miejscem Europy Środka.
teraz wszystko się rozpoczęło, a ja nie akceptuję tego. Nie chodzi mi o to, że Stany są takie mocne, że nasila się konflikt między Wschodem a Zachodem, ocierając się o granice nowej zimnej wojny. Ale myślę, że Kraków i miejsca takie jak Kraków mogą powiedzieć, że wiemy, czym jest Europa Środka i czym może się ona stać, ponieważ to opiera się o nasze dziedzictwo kulturowe. I wiemy, jakich tragedii doświadczyliśmy w przeszłości. Dlatego też powinniśmy starać się wykorzystać dziedzictwo kulturowe, jak tylko jest to możliwe. Tak jak Szlomo powiedział, jako nasz krajowy patriotyzm, ponieważ można to formułować w taki sposób, że nawet osoby zorientowane bardzo na postęp, czyli większość populacji to zaakceptuje. To nie jest przepis, ale myślę, że to jest to, do czego Kraków dąży. To nie jest porada, to nie jest recepta, to jest błogosławieństwo, ale skorzystam teraz z wolności i napiszę książkę o Krakowie w Europie Środka, nie twierdząc, że Kraków jest środkiem Europy Środka. Myślę, że jest częścią sieci tych miast, ale jeśli chodzi o Europę Środka, o centrum, teraz gra się rozpoczyna. I mam bardzo barwne spojrzenia wypowiedzi Lubo Romana w Bratysławie, gdzie prezydent regionalnego rządu podkreślał z dumą, że teraz to Bratysława jest środkiem centrum Europy Środka, a Wiedeń powinien być jego przedmieściami pomiędzy Budapesztem, Pragą i Wiedniem. A więc te idee posługiwania się siecią i Europą Środka są barwne i żywe w bardzo wielu miejscach regionu. Zachęcamy do tego. Czy są jakieś sugestie z Barcelony? Barcelona zawsze dla nas była miejscem, które wywoływało pewnego rodzaju zazdrość z wielu powodów, ponieważ nawet organizowaliśmy konferencję wspólnie z Barceloną, której gospodarzem był charyzmatyczny mer Barcelony. Dlaczego Barcelona, a nie Lublana? No cóż, nie wiem dlaczego. Mogę też udzielić kilka rad płynących z Lubliny, ale myślę, że bardziej będą to udane rady, jeśli będą płynąć z Barcelony. Jest to miasto, które może być przykładem z dwóch powodów. Przede wszystkim, w jaki sposób postępuje z turystami, ponieważ wiem, że wy też macie ten problem, więc to już przestaje być sukces, a staje się problem coraz bardziej. A tutaj rada byłaby taka, żebyście spróbowali, żeby mieście dało się żyć, żeby obywatele miasta mogli w nim przeżyć. Because then you actually lose the beauty of it. Zwłaszcza, że można też docenić piękno miasta, ale piękno można zobaczyć tylko wtedy, kiedy ludzie mieszkają w tych średniowiecznych domach. I Barcelona stara się to utrzymać, żeby to było ciągle żyjące miasto, nawet jeśli idziemy na rynek i robimy tam zakupy. Jesteśmy wtedy fotografowani przez turystów, ale wtedy korzystamy z tego żyjącego miasta. A druga rada byłaby taka, że ważna jest otwartość. Barcelona jest otwartym miastem. Zawsze była otwarta na Europę, ale również na kraje zamorskie. Nawet była otwarta na kraje z północnego regionu Morza Śródziemnego. Mówiliśmy też o konflikcie pomiędzy Wschodem i Zachodem, ale warto też pamiętać o głębszym konflikcie w Europie, który ciągle narasta. Konflikt pomiędzy północą i
południem, to budzą się tutaj jeszcze gorsze potwory, które będą dzielić nasz kontynent. A więc druga rada jest taka, żeby pozostać otwartym. Trzeba myśleć o sobie jako o progu, a nie jako końcu. Chciałbym jeszcze coś dodać. Tak, bardzo dziękuję. Nie chcę tu zabrzmieć populistycznie, ale trzeba brać pod uwagę również piłkę nożną i odejść z wyżyn elit intelektualnych, sięgnąć do czegoś, co jest bardzo popularne. A więc trzeba to brać pod uwagę. Więc tak rozumiem, że to jest przesłanie takie, to jest ludzka twarz nacjonalizmu, fani futbolu. Football tak? Did not work for the Ukraine. So tak. There was a lot of money actually to też involved in może clubs. Zadziałać, bo przecież w klubach piłkarskich trzymią wielkie pieniądze. Donieck plays in Kijowie. Donieck gra w Kijowie i we Lwowie, prawda? Szachtar Donieck gra w Kijowie i Lwowie. Mikołaj, chcesz coś powiedzieć? A jeśli nie, to już zamknę dyskusję. So, ladies a więc, and gentlemen, panie i panowie, zanim zamknę ten panel, dwie uwagi. Po pierwsze, następny panel rozpocznie się o godzinie 12:30. Będzie go prowadził Łukasz Galusek i będzie się nazywać Kraków z oddali. A zanim zaproszę wszystkich Państwa na przerwę kawową, chciałem wyrazić nasz podziw i wdzięczność dla panelistów. Bardzo Państwu dziękuję.